Pan Grzegorz ze Szczecinka chciał wybudować dom marzeń. Dążył też do tego, aby budynek był samowystarczalny. Już na etapie wyboru działki szukał takiej, która da możliwość usytuowania dachu odpowiednio względem słońca. Wybrał też instalacje. Jakie? Rozwiązania, na które się zdecydowaliśmy, to były układ paneli fotowoltaicznych, które wyprodukują energię dla potrzeb własnych, gruntowa pompa ciepła, która pozyskuje energię geotermalną i jest zasilana energią elektryczną właśnie z paneli fotowoltaicznych. Do tego jeszcze układ odzysku ciepła do wentylowania mieszkania wentylacją mechaniczną. Takie zespolenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną oraz systemem rekuperacji zapewnia mieszkańcom tego domu pełny komfort użytkowania. Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną pozwala na to, że praktycznie cała energia, która jest potrzebna do napędu sprężarki, jest darmowa. Pochodzi ze słońca i jest produkowana za darmo przez instalację fotowoltaiczną. Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana w tym domu posiada moc 9,88 kW, co sprawia, że całe zapotrzebowanie tego budynku, które wynosi 8-9 tysięcy kWh rocznie, jest w stanie pokryć z instalacji fotowoltaicznej, czyli z darmowej energii ze słońca. Połowa tej energii jest potrzebna do zasilania pompy ciepła, a druga połowa idzie na pozostałe urządzenia elektryczne wykorzystywane w tym budynku, takie jak telewizor, komputer, pralka, suszarka i inne sprzęty używane na co dzień. Dom ma powierzchnię około 220 m2. Jest w nim ciepło zimą i chłodno latem. W budynku zastosowaliśmy rozwiązanie w postaci systemu grzewczego na bazie ogrzewania podłogowego. 100% pomieszczeń jest wyposażonych w ten system. Umożliwia to wykorzystanie pompy ciepła do pracy w bardzo niskich parametrach. Pompa ciepła natomiast zasilana jest dolnym źródłem w postaci wymiennika poziomego. Gruntowa pompa ciepła zainstalowana w tym budynku jest w pełni automatyczna i możemy ją programować wedle aktualnych potrzeb domowników. Jeżeli chodzi o pompę ciepła, ona spełnia dwie główne swoje funkcje. To jest ogrzewanie całego budynku, ale również produkcja ciepłej wody użytkowej na potrzeby mycia się czy kąpieli. Oprócz tego pompa ciepła ma wbudowaną funkcję chłodzenia pasywnego, dzięki czemu możemy również dom schłodzić w okresie letnim poprzez system płaszczyznowy podłogowy, jaki jest w 100% zainstalowany w tym budynku. System można programować i obsługiwać za pomocą aplikacji mobilnej. Ważnym elementem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Ta wentylacja jest zapewniona dzięki rekuperatorowi. Jest to centralna wentylacja mechaniczna, wywiewno-nawiewna. Dzięki rekuperatorowi potrafimy odzyskać ciepło, które już jest wyprodukowane w tym budynku. I to ciepło wykorzystujemy jakby z powrotem do ogrzania pomieszczeń, dzięki czemu jeszcze większe oszczędności możemy uzyskać na rachunkach i na ogrzewaniu. Mimo że system tu zainstalowany składa się z kilku elementów, ich wykonanie nie zajmuje wcale tak dużo czasu, jak mogłoby się wydawać. Wykonanie dolnego źródła zajęło nam około 3 dni. Montaż urządzeń wewnątrz kotłowni to kolejne 2 dni. Wykonanie systemu fotowoltaicznego 3 dni i montaż rekuperacji to około 2-3 dni. Pan Grzegorz dziś jest zadowolony zarówno z komfortu, jak i z rachunków, a raczej prawie ich braku. Po analizie podjętej decyzji utwierdzam się w przekonaniu jej słuszności. Zaglądając w moje rachunki za energię elektryczną, średnią co 2 miesiące są to kwoty na poziomie 33-34 zł. Co w skali roku zamyka się kwotą około 250 zł polskich. Taka analiza, taki rachunek końcowy utwierdza mnie w przekonaniu, że decyzja była słuszna i rekomenduję ją wszystkim chętnym, którzy chcą tanio i wygodnie żyć. Kampania społeczna Dom bez rachunków. Już dziś pobierz poradnik z naszej strony.